Długa droga przed nami, może jeszcze z 2 godziny. Nie mam siły. I chyba tam nie dojdę. Odbieramy przez jakieś krzaczysko. Ale coraz bliżej. No powiem wam szczerze, że robi się ciekawie. Co my tutaj mamy, Monika? Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Odbiliśmy już od oceanu, troszeczkę nam się to wybrzeże już przyjadło, szczerze mówiąc, bo już cały miesiąc tym wybrzeżem jechaliśmy. No i jesteśmy w trasie do pięknej Rajskiej Doliny, podobno pięknej. Jedziemy trasą P1001 i powoli wspinamy się w tamte właśnie góry, gdzie leży nasza dolina. Góry, gdzie leży dolina. No tak. No w górach są doliny. No tak. Na razie trasa jeszcze nie jest bardzo ekstremalna, ale spodziewamy się niedługo zawijasów, wykrętasów i stromych podjazdów. Ale jak to będzie, to zaraz sami zobaczymy. No i zobaczymy tą dolinę, bo podobno... Bonjour! Podobno jak jest sucho, no to nie wygląda to jakoś fajnie, no bo wszystko jest przyschnięte, ale mamy nadzieję, że ostatnio po tych deszczach może będzie piękniej zielono, także... No ja szczerze powiem wątpię, ale jak ty masz nadzieję, to ja mam razem z tobą. No, lecimy dalej. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung my spoon. To jest po prostu cudne. Jestem zachwycona. Ta cisza. W końcu nie słychać szumu oceanu. No jesteśmy po prostu pod ogromnym wrażeniem. Przejechaliśmy całą tutaj tą doliną z dołu, tutaj na górę. Obczailiśmy, gdzie jest ten fajny szlak, którym można się przejść, żeby zobaczyć całe te rajskie widoki. No i jutro idziemy na hiking, bo dzisiaj już jest trochę za późno. Jedziemy teraz do wioski. Podobno można tam sobie przenocować. Już tak, tam rozmawialiśmy tam z panem na dole. I... Tak, ludzie nam powiedzieli, że można tam sobie stanąć, także, ale jestem po prostu, jestem w szoku. A jutro będziemy tam chodzić. No i dojechaliśmy na naszą miejscówkę, a miejsce jest po prostu no bajeczne. Co tu dużo mówić, tam mamy naszą dolinę, którą będziemy jutro zwiedzać. Do zobaczenia jutro. Kolejny dzień przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Van ogarnięty i ruszamy na szlak. No, wyspani jesteśmy po prostu niesamowicie, bo była taka cichutka noc, rano tu ćwierkają ptaszki. No tak. W końcu jesteśmy w takim spokojnym miejscu, także... No ja miałem trochę takie dziwne doznania, bo... No nie wiem, no tyle tygodni byliśmy nad oceanem, cały czas gdzieś ten szum, a tu po prostu gwiazdy. W ogóle tak, nie wiało nie było i cisza. Po prostu. No, szok. Także zbieramy się i lecimy. Teraz wam szybko pokażę, jak w ogóle tutaj dotarliśmy, gdzie teraz jesteśmy, a więc za miejscowością Tamrakt skręciliśmy tutaj w tą małą niteczkę, cienką drogę P1001. No i tutaj ruszyliśmy w górę. Cały czas tą trasą, ona już tu biegnie przez tą Rajską Dolinę, taki początek w sumie. I jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu. Nazywa się Takherat Anekrim. No i stąd właśnie ruszymy szlakiem do Rajskiej Doliny. I z parkingu ruszyliśmy tą główną drogą w dół, ale szlak jest dosyć fajnie na razie oznaczony takim turkusowym kolorkiem. Monika już tam dogina na dole,
Planujemy zrobić tą trasę w 2 godziny, maksymalnie w 3. Wszystko zależy od tego, ile czasu spędzimy już tam na dole, bo są tam podobno fajne restauracyjki, warto się tam zatrzymać i wspomóc trochę tą okoliczną ludność tutaj, która w sumie żyje tylko właśnie z turystyki i z jakichś małych gospodarstw rolnych. Super. Jak Ci się mnie na razie podoba? Super, będą piękne widoki, bo jest po prostu czyściutkie, błękitne niebo, także czego chcieć więcej? Fajnie. Mijamy tutaj drzewa arganowe, z których produkuje się arganowy olej, czyli to złoto Maroka. Rosną one około 200-300 lat i to musi być naprawdę bardzo stare. No jeszcze takiego okazu to nie widziałem, powiem szczerze. Robi się gorąco, słuchajcie, że muszę już zdjąć pierwszą warstwę. A odkąd byłam chora, to Paweł każe mi się strasznie opatulać. I dzisiaj też się ubrałam dosyć ciepło, chociaż poranek był rześki, ale teraz już słońce tak przypieka, że no trzeba już coś zdjąć. Jesteśmy. Jesteśmy. Dotarliśmy do Rajskiej Doliny. Rajskiej Doliny. Sama nazwa wskazuje, jest rajska, no i jest rajska. Jest rajska, jest zielono, są palmy, kaktusy, kwiaty. O. Jest nawet woda, słuchajcie, zaraz tam pójdziemy. Tak, chcieliśmy się trochę schłodzić tutaj w cieniu, bo tak nas tam wygrzało na tych kamieniach, że tak, że chwilę posiedzieliśmy na słońcu i po prostu tak przypieka, ale jest cudnie. Ja się stęskniłem za ptaszkami. No. Paweł już odpoczywa na hamaku. Się relaksuje, po prostu miejsce jest mega piękne. Co my tutaj mamy, Monika? Naleśniki z bananami, ale są takie pyszne. Trzeba się trochę posilić po tym hikingu. Ja tu bym jeszcze widział Nutellę na nich. No i posilimy się tym naleśniczkiem z bananem, a potem ruszymy dalej wzdłuż tutaj tego kanionu. Cieszymy się, że jest woda, także no będzie to, mam nadzieję, ładnie wyglądało, bo słyszeliśmy, że często po prostu no z braku tutaj deszczu w okolicy no nie ma wody i to po prostu nie wygląda jak jakiś wąwóz z rzeką, tylko... Dokładnie, a jak pamiętacie, ostatnio trochę padało. Jak ktoś nie widział, to filmik będzie gdzieś tutaj. Gdzieś tu będzie latał. Była burza, były deszcze, tak. Więc woda tu spłynęła z gór i no jest całkiem fajnie. Kąpią się tam nawet ludzie, także zaraz tam sobie pójdziemy, ale atmosfera jest naprawdę rajska. Rajska, dokładnie, no super jest. Energia w nas wstąpiła po tej słodkiej marokańskiej herbacie. Tak, idziemy dalej. Posiłek, ile kosztował? 60 dirhamów w sumie. Tak, 120 naleśniki i deszkę za herbatkę. Mhm. Także jak na takie miejsce, to po prostu tanio. Naprawdę spodziewałem się większych cen. Nawet tażiny nie były takie drogie tutaj. Tak, ale my nie byliśmy aż tak głodni. Nie, nie, bo jeszcze takie... wcześniej jest. Tak, śniadanko. Troszkę trzeba było tylko kalorie uzupełnić. Tak, no ale teraz już w końcu idziemy poeksplorować trochę tą naszą rajską dolinę. Bardziej głębiej w kanion się zanurzymy, że tak powiem. No tutaj już się zaczynają baseny, ale jeszcze trochę są takie wyschnięte. Idziemy tam dalej, bo tam jest chyba więcej wody. No i dotarliśmy do celu naszej wędrówki. Jesteśmy właśnie dokładnie w kanionie Rajskiej Doliny, która usiana jest właśnie takimi basenikami. No, ludzie się kąpią, ale tak. My się chyba nie skusimy, bo nie mamy kostiumów kąpielowych. No właśnie, ja tu słyszałem, że na Golaska to nie wolno się kąpać w Maroku. Także przejdziemy się jeszcze tym wąwozem tam wzdłuż skał i Monika powiedziała, że ona zna drogę do wioski.
Ja nie dzisiaj wiem. Jestem przewodnikiem. Raz dzisiaj przewodnikiem. Zobaczymy, mam nadzieję, jak skończymy. Że coś znajdziemy. Tak. To lecimy, nie? No lecimy dalej. Ja wam szczerze, że te kamienie są takie śliskie. Jakoś się tutaj muszę przedrzeć. Monika poszła górą, a ja jak to ja. Zawsze muszę coś wymazać. No ale tak czy siak uważam, że warto zwiedzić tutaj tą dolinę. Nawet jak jest trochę bardziej sucha. No stąd widać dolinę w całej okazałości. My teraz wracamy, ale inną drogą. Ja jestem dzisiaj przewodnikiem, zobaczymy dokąd dojdziemy. A wiecie co, tak sobie myślę, te kamienie co tu są, tu jeden, tam drugi. Macie skalę, bo tam pani przy nim siedzi. Ciekawe, czy one spadły tu z tych gór? No bo jak tak, no to trochę się zaczynam bać. Że zrobiliśmy małe kółko, no pętaleczkę taką, bo nasza baza wypadowa jest tam w okolicy tych domków na wzgórzu. Tak, wczoraj tam mieliśmy spacerek, także Monika na razie jako przewodnik sprawdza się genialnie. Chciałeś długi spacer, to masz. No i chyba mamy problem. Dotarliśmy do końca wędrówki i nie ma przejścia na wioskę. Monia sprawdza, jak daleko mamy. Tak, już. Nikt nic nie wie, czy tam wejdziemy do tej wioski, czy nie. No i mamy teraz zagwozdkę, słuchajcie. Przyszliśmy tym kanionem i zakończył się on tutaj taką pionową skałą. Myśleliśmy, że możemy przejść naokoło i wrócić z powrotem do wioski, ale jednak niestety nie możemy tego zrobić i chyba będziemy musieli iść całą drogę z powrotem. Nie ma co żałować, no bo jest po prostu tu cudownie. Sami zobaczcie, naokoło jest masakra normalnie. Co już wyobrażam, jak tutaj płynie woda przez te kolorowe skały, spada tu wodospad. Tam w ogóle na dole jest taki basenik. O. I zastanawiam się, czy czasem się tam nie wykąpać. Spróbujemy jeszcze w tym, tam, gdzie zeszliśmy do tego kanionu, spróbujemy podejść pod górę, ale tam nie było szlaku, więc nie wiem. Nie wiem, czy nie lepiej już po prostu iść z powrotem szlakiem. W każdym bądź razie my idziemy szukać drogi powrotnej do naszego vana i do zobaczenia za chwilkę. No, dla was to będzie sekunda, dla nas może to być trochę dłuższa chwilka. No, ale musimy przyspieszyć trochę. No, idziemy teraz z buta. Chowam kamerę do plecaka i lecimy. No, tak naprawdę to już jest... To już jesteśmy... Na razie już jesteśmy 4 godziny. Miało nam zająć 2. Nie, 3. Jesteśmy już 4 godziny. A jeszcze długa droga przed nami, może jeszcze z 2 godziny. Jak, Monia? Ja mam siłę. Chyba za mnie dojdę. Chodź, chodź, chodź. Jeszcze trochę. Chyba przeżyjemy. Monia, jest. Nie, jest pod jakimś zabudową. Jezu, tam ciągną ścianą po prostu. Udało nam się dojść, Jezu, jak się cieszę. Udało się, ale po prostu było tak ciężko. Nie wracaliśmy tym samym szlakiem, a to podejście tutaj pod tą górę to po prostu była jakaś masakra. No. Także teraz krótka przerwa, uzupełniamy wodę, pijemy i jedziemy dalej. W górę tutaj tej całej doliny, do kolejnego wioski. Miasteczka, wioski. Zatrzymaliśmy się w takiej przydrożnej wiosce, bo już byliśmy tak głodni, że w sumie do tej, do której planowaliśmy, jeszcze nie dojechaliśmy, ale już tak tutaj pachniało też innym, więc no, na jedzonko się zatrzymaliśmy. Ale fajny klimat tutaj. My bardzo lubimy się zatrzymywać w takich miejscach, szczególnie jak widzimy, że to jest po prostu dom, w którym gotuje się jedzenie. Tam jest taka starsza pani, przyszedł do nas pan, złożyliśmy mu zamówienie. No i teraz tam widzimy, że się pali jakiś tam ogień i będziemy zaraz wcinać. Wow, jeszcze z plastrem miodu w środku. Z plastrem miodu takim w środku. That's argan? Yeah. Pierwszy raz takiego będę jadł. Wow, jaki fajny.
Perfekt. Byłem kilku miesięcy To się polowa argan. Argan. Tak? Bierzemy sobie dwa miotki. Tak. Tutaj paproszkami, także. No ale jest pyszny. Ale jest mega po prostu. I tak nam smakowało tutaj, że już wymietliśmy, zanim zdążyliśmy nagrać, ale mieliśmy oliwki, miód i amlu, czyli tą pastę taką z migdałów chyba i z miodu. Herbatka z dodatkiem mięty i tu była jeszcze z odrobiną tymianku, ale po prostu ten tymianek robi taką robotę. No, kupiliśmy dwa słoiki, taki pyszny był. Mamy właśnie ten arganowy i kwiatowy, wielokwiatowy. Takie marokańską, ale ta wygląda jakoś tak inaczej. Jak smakuje, Paweł? To jest po prostu... Jak to jakoś... Mamy drugi stolik. Merci. Gościnność. Już dostaliśmy drugi stół, a przyszliśmy tylko na tajin. Przyszedł nasz tajin, Monika już kurde wcina. To najlepszy, jaki jadłam, w końcu jest doprawiony i pachnie po prostu. Ojej. W ogóle to jedzenie tutaj, ta marokańska sałatka też była pyszna. Tak wszystko jest doprawione w końcu. Dobra, zabieram się, ja do jedzenia. Oliwki, kalafior. Cicho już, bo ja już głodny jestem. Jesteśmy już na ponad 1000 metrach, 1040 teraz już jest. I się wspinamy jeszcze wyżej. Ale patrzcie, jakie tutaj są piękne ulice. Tak, dojedziemy na miejsce, musimy wam opowiedzieć, co nam się przytrafiło w tej restauracji, bo po prostu aż się wzruszyłem. No, ja też. Ale to już na miejscu wam powiemy. No, drogi są po prostu super. Jesteśmy pod wrażeniem, bo trochę się baliśmy tutaj jeżdżenia po tych górach. No i zajechaliśmy. Tak, ale mała zmiana planów. Nie, no nie taka mała po prostu. No wjechaliśmy na tą wysokość. 1300 metrów nad poziomem morza. Tak, jesteśmy w Ida Altanane. Naprawdę chcieliśmy tutaj zobaczyć wodospady. Kaskady, tak. I stwierdziliśmy, że idziemy teraz, przed wieczorem jeszcze. I chyba zjedziemy trochę niżej, bo tu jest tak zimno. Jest, nie wiem, 8 stopni, 9 stopni. 8 stopni, ale co mnie najbardziej zaskoczyło, to kwitnące drzewa daktylowe. To są daktylowe? Migdałowe. Daktyle rosną na palmach. Tak, no mamy tutaj gaj drzew migdałowych. Przepięknie pachnie. No i zaskoczyła nas tutaj całkowicie zmiana ta roślinności. No i ta zmiana temperatury, bo my dzisiaj się tak wygrzaliśmy. Mieliśmy taką patelnię tam na tym szlaku. Było 18 stopni, w słońcu tu pewnie jest 20 parę. Wypociliśmy się, a teraz taki zioł. No, także czapeczki trzeba było ubrać, przeprosić. Dobra, Monia, gdzie my mamy iść do tych i kaskad? I mycimy, nie wiem właśnie. No bo powiedziała, że jest tak blisko, a tu już się wydaje, że już zaraz zabłądziliśmy. Chcieliśmy tutaj pana gdzieś i na razie nas tu prowadzi. Troszeczkę od pracy go oderwaliśmy, ale wow, może coś tam pokaże. Ale się tu zmieni w ogóle klimat. Zobaczcie sami. Pan nas cały czas prowadzi do tych kaskad. Idziemy za nim, ale zwróćcie uwagę, jak oni tutaj oszczędzają wodę. Idziemy tutaj takim kanałem jakby wodnym. Ale zobaczcie, jak to jest zielono. Jak już dawno nie widziałem takiego pola zieloniutkiego. Cały czas jakieś skały, kamienie. A my szukamy wodospadów. O Jezusie, wyschły. Zbieramy już z jakieś krzaczyska. Ale coraz bliżej. O, it's over there. Okej. Próbujemy znaleźć drogę. Znaczy, on wie, gdzie ta droga jest, ale tą pierwszą, jak nam pokazał, to się przestraszyłem. Tutaj to podglądamy trochę życie. Zobaczcie, jak tutaj kobiety muszą z samego dołu tę warzywkę nieść na górę. Teraz naprawdę będzie stromo. Oh my god. Ale nie źle.
szoku jestem, że ten pan nas tak daleko prowadzi. I doszliśmy, słuchajcie, ale... No nie wygląda to tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Wyschnięty wodospad. Jak widzicie, sucha skała. Jest tylko jeziorko. Ale trasa tutaj była przepiękna. Jeszcze w takim tempie po prostu. Tak zasuwało, że jestem w szoku. No tą pierwszą trasę, jak nam pokazał, to ja mówię, nie, Monika spadnie stamtąd. Ja się zjajałam. No, ale jest fajnie. Trudniejszą drogę. Idziemy na skróty. Okej. Spróbujemy. Jak tu stromo. Ale pan powiedział, że damy radę. Tak, że mnie będzie ciągnął w razie czego. No powiem wam szczerze, że robi się ciekawie. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Monika teraz wyprawia to. Ja jeszcze nigdy nie widziałem, że coś takiego robiła kiedykolwiek. Monia, dałaś radę. Daliśmy radę. Słuchajcie, tutaj szliśmy. Ale był szok. Dół. Pionowa ściana. Wow. France? No. Polako. Polonia. Polonia. Bolanga? Bolanda. 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 Bolanda, oui. Ale słuchajcie, momentalnie zrobiło się po prostu ciemno. Przyszła taka czarna chmura, jak tu w górach bywa. Zrobiło się jeszcze bardziej zimno. No chociaż nie jest zimno, mi jest gorąco. Nic, jest gorąco cały czas po tych spinaczkach. Nie, ja się spociłam. Tutaj mijamy teraz taki cały zbiornik. Porobione są tutaj jakby, widzicie, takie jakby akwedukty, które nawadniają tutaj całe pole. Są takie grodzie, które właśnie można otwierać, zamykać. Tutaj jest zatrzymana woda. No jak pada, to zbierają i później nawadniają poletka. No dokładnie tak jest. Super. A tu przechodzimy właśnie nad rzeką, która powinna tutaj być. Tak, z której powinny powstawać tam te kaskady, ale... Jak jest deszczowo, to płynie rzeka. No ale to muszą być naprawdę takie ulewne deszcze. Ja. Amlu? Słucham. Pala. 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 Au revoir. I było po prostu super. Jest już ciemno. Jest już ciemno. A nogi to mi wchodzą po prostu, nie powiem gdzie. Do domu idziesz? Szuka domu. Uciekamy stąd, bo zbierają się deszczowe, czarne chmury. Momentalnie zrobiło się ciemno. Jutro ma być ulewa. No może wtedy byłby lepszy, znaczy byłby w ogóle wodospad, ale no boimy się, że będzie ciężko stąd zjechać, więc jesteśmy wysoko, 2000 metrów. Jest też bardzo zimno, więc lecimy troszkę niżej. No i w ogóle jest tutaj mnóstwo tych kaskad, no ale jeżeli one wszystkie wyglądają tak jak ta, no to... Że tak powiem, no nie chce nam się tak jeździć tutaj i szukać ich. Ale sprint mieliśmy dobry. Sprint mieliśmy dobry, dokładnie. Dobra, lecimy. No musimy, zaraz wam jeszcze opowiemy tą historię, jaką mieliśmy w restauracji, bo znowu tyle wrażeń i znowu nic nie powiedzieliśmy. No i chwilka przedłużyła się do następnego dnia. Wczoraj jak przyjechaliśmy, zjechaliśmy na tą miejscówkę, gdzie byliśmy wcześniej, trochę niżej. No i było już ciemno, bardzo późno i my byliśmy tak zmęczeni, że po prostu wzięliśmy tylko prysznic i poszliśmy spać. No, ja byłem kompletnie zdechły. No i dzisiaj, tak jak zapowiadali, pada deszcz, jest brzydka pogoda. No tutaj pada trochę mniej, tam na górze miało być... jakaś więcej taka większa ulewa, więc no woleliśmy tam nie zostawać, tym bardziej, że w nocy miało być tylko 2 stopnie. Tak, jesteśmy przy Rajskiej Dolinie, zjechaliśmy sobie tutaj znowu i sprawdzone miejsce, ciche, spokojne i tak sobie tutaj siedzimy. Dzisiaj tu jeszcze zostaniemy, musimy zjechać z powrotem nad morze do Tagazut. Mamy tam sprawę do załatwienia, ale o tym będzie już w następnym odcinku. No, bardzo ważna sprawa. No, że dziś jest niedziela, więc nie możemy tam tej sprawy załatwić i musimy czekać do jutra, więc już poczekamy sobie tu, bo tu jest cicho, spokojnie i bardzo przyjemnie, więc pewnie zostaniemy jeszcze na noc. No, a propos tej sytuacji, którą mieliśmy w restauracji, tam gdzie jedliśmy i gdzie kupiliśmy miód, no to wiadomo, no marokańskim zwyczajem chcieliśmy utargować troszeczkę sceny. No i ten pan się zgodził, ale jakoś tak w pewnym momencie
nie wiem, obydwoje poczuliśmy coś takiego, że no jednak chyba powinniśmy mu zapłacić tyle, ile chciał na początku i po prostu... Tak, no takie wzbudził w nas jakieś emocje, ten wyraz jego twarzy i w ogóle, no był tak przesympatyczny i słuchajcie, to co utargowaliśmy z powrotem mu daliśmy, a on w ramach tej wdzięczności dał nam taki mały słoik jeszcze miodu, za darmo kompletnie. Migdałowego. Tymiankowy. Ale smakuje też takimi migdałami. Migdałkami, troszeczkę. Tak. No może jakaś mieszanka, no ale jest przepyszne. Tak, Pawłowi smakowała ta herbata z odrobiną tymianku. Tak, też nam tutaj dał. Tak, dał nam jeszcze pęczek tego tymianku. No niesamowity po prostu człowiek i to jeszcze raz mi się wydaje, podkreśla, jak Marokańczycy to są naprawdę gościnni i naprawdę ja jestem w szoku, jak oni tutaj są życzliwi również. Tak, bardzo życzliwi. No nawet ten pan, który nas tam przegonił po tych wodospadach, w sumie spotkaliśmy, oczywiście zajechaliśmy tam, już się robił zmrok, więc ludzie zaczęli tak wychodzić, no bo nagle przyjechał wielki van. Oczywiście tak, nie mogliśmy się z nim porozumieć słownie. No tak, ale tam na migi pokazałem, że kaskady, że coś tam, woda. No i nas tam zaprowadził. A on obrócił się w drugą stronę, tak jak szedł z pracy, tam chyba w polu gdzieś, tak wrócił się w tamtą stronę i poszedł z nami. Wszystko nam pokazał, wrócił z nami do wioski, podziękował, pożegnaliśmy się i to tak. Tak, ale byłam w szoku z jego kondycją. Tak, kondycja, energia. Ginął po tych górach tam jak szalony. To był naprawdę taki starszy człowiek, a po prostu my ledwo za nim nadążaliśmy, tak jak już wam mówiliśmy, no i to było widać. Tak. No dobra, będziemy kończyli już tego vloga, także no zobaczymy się za parę dni, będziemy tam ogarniać różne nasze sprawy, zobaczycie jakie. Dziękujemy wam wszystkim za subskrypcje nowe, dziękujemy naszym już starym widzom za te komentarze, że tak cały czas nas wspieracie, jesteście z nami. Może stałym, a nie starym. Starym to tak źle brzmi. No dobra, stałym, przepraszam. Stałym widzom, którzy są z nami od początku. Jesteście po prostu niesamowici. Taką no energią nas ładujecie. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę oczywiście. No i do zobaczenia. Tak, trzymajcie się. Hej! Hej!